resort spraw zagranicznych czterokrotnie odmawiał udziału w konsultacjach unijnych w sprawie wdrażania sankcji przeciwko Rosji. To był właśnie początek inwazji. Nie było takiej konsekwentnie proukraińskiej, nie chcę używać określenia antyrosyjskiej, ale proukraińskiej postawy. Ona się pojawiła jesienią, dokładnie w tym momencie, kiedy był ogłaszany wyrok. Trochę przypomniano Holandii. Holandia trochę sobie przypomniała o tym, może niezapomnianym, ale niezbyt jednak funkcjonującym w przestrzeni publicznej fakcie, czyli że mieliśmy do czynienia ze strzeleniem samolotu, w który zaangażowane służby rosyjskie, no jak wcześniej mówiłem, w prokuraturze holenderscy, nie tylko holenderscy, to był.